Dobry, witam Państwa, bardzo serdecznie na Weta Media. Dzisiaj gościem jest Marcin Chmielowski. Porozmawiamy sobie o ruchu wolnościowym, porozmawiamy sobie o Twojej książce, którą ja kupiłem w przedsprzedaży, bo piszesz o mnie, przedsiębiorca idei. Porozmawiamy sobie właśnie o, no, o ruchu wolnościowym, bo wczoraj też był taki live, robiliśmy wspólny z kontestacją, z Markiem Zemstą i też kilka pytań powstało a propos ruchu wolnościowego, także witamy Cię bardzo serdecznie. Witam również i Ciebie i wszystkich, którzy później będą gdzieś w przyszłości w internecie to nagranie oglądali. Dobrze. Mój drogi, na początku powiedzieliśmy, że nie rozmawiamy o newsach, o bieżących sprawach, bo ja i Ty ich po prostu nie, na bieżąco nie monitorujemy, nie ekscytujemy się tymi tematami, tak? To znaczy w moim przypadku może zabrzmi to karkołomnie, no bo wiadomo, politolog powinien interesować się polityką, ale 99% przekazu, który do nas dociera, to nie jest pop-polityka, tylko jakiś, to nie jest polityka, ale jakaś pop-polityka, jakieś wyobrażenia na temat polityki, która ma dostarczać rozrywki. Nie jestem w stanie wyciągnąć dla siebie nic ważnego czy konkretnego z wiadomości o tym, że jakiś facet był na nartach, a potem wracał na sygnale. To po prostu nie jest dla mnie news, choć rozumiem, że dla mediów jest to news jak najbardziej. Dla jego zwolenników, dla jego przeciwników, tego polityka, to też jest na pewno wiadomość i wydarzenie. Ale dla mnie, jako kogoś, kto jednak stara się pracować pozytywnie, próbuje coś zrobić, to takie wiadomości są tylko szumem, są tylko hałasem. One wręcz odciągają od tego, co jest ważne i co jest w jakiś sposób powinno być dla nas prawdziwe, istotne. Stąd też uczciwie mówię, po prostu nie śledzę na bieżąco tego, co się dzieje, bo zabiera to mnóstwo czasu. Staram się ograniczać czas, który spędzam czy na Facebooku, czy w jakichś innych mediach społecznościowych. Wybieram treści, które są dla mnie ważne, które mnie interesują i staram się filtrować i wyrzucać za drzwi rzeczy, które niczym natrętny domokrążca próbują wkroczyć do mojej przestrzeni, opanować moje myśli. Może garnki, może pan odkurzacz kupi. Zapraszamy tutaj, panie, zapraszam. A czymś jest 99% przekazu politycznego, który jest teraz. To jest czysty spin. To, czego mnie nauczyła politologia, to jest po prostu filtrowanie tego, co jest ważne, a co jest mniej ważne. I większość tego, co jest do obejrzenia teraz, jest ważne. Powiedzmy, że tak sobie. Mm-hmm. No, ja myślę, że papka, która zabiera właśnie czas, specjalnie tak to jest zrobione, żeby zabierało czas, żeby ludzie nie myśleli nad jakimiś merytorycznymi rzeczami, tylko właśnie emocje, tu się klika, on potwarz dla obywateli, bo wraca na bombach do Warszawy, a wy stójcie w korkach, ha, ha, ha. No i wiesz, jedni drudzy rzeczywiście się dzielą, no i łatwiej nimi rządzić, prosta sprawa. No ale co właśnie w związku z ruchem wolnościowym, jak ma się odnaleźć w takim właśnie przekazie medialnym, o czym ma mówić w takim razie? Jak tutaj widzisz, jak właśnie ruch wolnościowy ma się odnaleźć w czymś takim? Jak konkurować? Osobiście bardzo nie lubię terminu ruch wolnościowy, dlatego że jest szeroki. Wręcz nadpojemny. Każdy może się ogłosić wolnościowcem. Po tym, jak Krzysiek Bosak ogłosił się wolnościowcem i jak minister Czarnek ogłosił się wolnościowcem, to znaczy, że już każdy może się ogłosić wolnościowcem. Co znaczy dosłownie tylko tyle, że to słowo nie znaczy już nic w tej chwili. Po prostu nic. Wolę mówić o ruchu libertariańskim, który jest dużo, dużo mniejszy, ale jednocześnie przynajmniej wiemy, czym ten libertarianizm jest. Oczywiście są różnice pomiędzy libertarianami, są różne odmiany libertarianizmów, ale na, tak już kalkując z angielskiego, na koniec dnia mniej więcej zgadzamy się co do pewnych pryncypiów. Jak powinien się ruch libertariański w tym wszystkim pozycjonować? Po pierwsze, powinien sobie zdawać sprawę z tego, jak ta gra wygląda. Póki my sami nie jesteśmy w stanie produkować tego typu newsów i zaprzątać myśli, opinii publicznej wydarzeniami, które owszem, może dla nas są ważne, ale niekoniecznie dla wszystkich są ważne, to po prostu nie powinniśmy do tego być może w ogóle wchodzić. Innymi słowy, jest co najmniej za wcześnie na libertarian w polityce jako partię polityczną. To o to mi chodzi. To, co powinniśmy w tej chwili robić, to jest zbierać kapitał, zarówno finansowy, jak i kulturowy, jak i kapitał, który jest powiązanami pomiędzy nami, czyli jakby musimy tworzyć sieć społecznościową i musimy wzrastać w tych drabinach, w których jesteśmy. Jeżeli ktoś ma dzisiaj, powiedzmy, nie wiem, życzę tego każdemu libertarianinowi, $1,000,000, oczywiście w złocie, a nie w walucie fiducjarnej, to niech zarobi tak, żeby za rok tych milionów miał powiedzmy 2. Oczywiście przesadzam, ale mniej więcej o to mi chodzi. Jeżeli ktoś ma doktorat, niech postara się o habilitację. Jeżeli czyjaś fundacja robi 2-3
trzy duże projekty rocznie, niech zacznie robić ich 5-6. I wtedy po paru latach takiej intensywnego kursu, który będzie rozwijaniem nas samych i naszych organizacji i połączeń pomiędzy nami, dopiero będziemy mieli z czym wejść do polityki. W tej chwili wydaje mi się, że jest to zwyczajnie przedwczesne, więc jak się libertarianie powinni pozycjonować w stosunku do dzisiejszego sporu? Oczywiście, powinni pokazywać, gdzie władza się myli, a myli się właściwie codziennie i myli się prawie że we wszystkim. Bardzo trudno byłoby mi wskazać wydarzenie wymyślone, wyspinowane przez Prawo i Sprawiedliwość, które, czy jakąś ich decyzję, z którą ja bym się zgodził, która była podjęta jakoś zupełnie niedawno. Po prostu jak sięgam pamięcią, to widzę tylko porażki i fejle. Widziano oczywiście z perspektywy libertariańskiej, bo rozumiem, że wyborcy PiSu, to się może podobać, w porządku, ale ja nie jestem wyborcą PiSu. Więc to, co my musimy robić, to po pierwsze patrzeć na ręce. Patrzeć na ręce rządzącym, patrzeć na ręce opozycji, mniejszym partiom opozycyjnym też. I musimy proponować nasze własne rozwiązania, ale zdając sobie sprawę z tego, że przynajmniej na razie w polityce nie mamy za bardzo czego szukać. Musimy się zbudować. Nasza siła w polityce weźmie się z działalności poza polityką. Z tego, jacy będziemy mocni gdzieś indziej. Dopiero później będziemy mieli z czym wchodzić, będziemy mieli czym grać. Na razie, jeżeli mamy pomysły stworzenia partii libertariańskich, które, przepraszam, ale nie są w stanie nawet zebrać podpisów, to dla mnie to jest oczywisty sygnał tego, że po prostu wchodzimy w to wszystko trochę za wcześnie. Gdybyśmy byli w dobrym timingu, nie byłoby tego problemu, bo byliby inni działacze, więcej ludzi w ogóle chciałoby te listy podpisywać, bo może to też jest problem, nie wiem tego, i po prostu wyglądałoby to wszystko inaczej. Stąd też tak krytykujmy, róbmy to mądrze, nie bójmy się też krytykować w sposób śmieszny. Nie każdy musi być uczestnikiem nieskończonej ilości konferencji naukowych, czy online, czy offline, więc produkujmy memy jak najbardziej, wyśmiewajmy władzę. Władza się bardzo boi być wyśmiana. W ogóle politycy bardzo boją się bycia widzianym jako śmieszni. Po prostu próbujmy nawet być pomarańczową alternatywą. Może bądźmy złotą alternatywą. Dlaczego nie? Są wśród nas dobrzy tricksterzy, śmieszkowie, nawet doświadczeni nawet doświadczeni w pranksterstwie szeroko rozumianej. To też jest jakiś sposób dotarcia, ale to wszystko na razie w pewnym kontekście takim, że rozumiemy, że do polityki to dopiero za parę lat. Musimy być po prostu lepsi. Tak, tak. Mówiłem o tym właśnie na live wczoraj, że najpierw praca u podstaw, konkretna pokoleniowa praca na wszelkich aspektach finansowych, biznesowych, kulturowych, pokazywanie fajności, pokazywanie, jak dobrze nam się układa w życiu, jak mamy dobre relacje z rodziną na przykład, ile mamy dzieciaków i tak dalej, to wszystko potem będzie owocować na koniec. No i też ja oczekuję nie od partii politycznej właśnie gadania, klubu dyskusyjnego, tylko działania, więc to też jest inny charakter działania, tak? W sensie ja publicystyczny i tak dalej, pracę u podstaw, czy właśnie akademicki jak ty, jako politolog, to też jest całkiem inaczej niż jeszcze oczekiwalibyśmy od partii politycznej, czyli działania na przykład na ulicy, czyli działania, nie wiem, z restauratorami, którzy są obecnie zamykani przez wątpliwe jakości rozporządzenie i tak dalej, no ale to jest właśnie, to są te pragnienia, oczekiwania versus rzeczywistość. No i tak samo było dużo jeszcze problemów ze wcześniejszą partią libertariańską, no i wszystko się posypało. Dobra. Tak było. Tak było. To, co ja mogę ci powiedzieć, to jest też to, że jakkolwiek na dziś widzę więcej problemów z wchodzeniem do polityki libertarian niż jakichś potencjalnych zysków, bo tutaj po prostu na polu politycznym tych zysków będzie mało, one będą raczej przypadkowe, więc pomyślmy o tym, co możemy zrobić z naszym czasem jako aktywiści i działacze, trochę tak jakby to była inwestycja. No to są takie pola, z których możemy wyciągnąć więcej w tej chwili, czyli to, co mówiłeś, społeczeństwo, kultura, biznes, pokazywanie siebie jako jednostki, która faktycznie przestrzega tych zasad libertariańskich, to znaczy stara się żyć po swojemu, nie ogląda się na państwo, stara się być niezależna po to, aby samemu sobie pomóc i pomóc innym, jeżeli będzie taka potrzeba, to pokażmy, że to potrafimy i dopiero na tej podstawie wchodźmy do polityki, bo teraz, jeżeli wejdziemy do polityki, to tam będzie zysk nasz po prostu niewielki, często przypadkowy. To nie jest niemożliwe, żeby libertarianie nie znaleźli się w Sejmie. Nawet jacyś tam już są i to wcale tutaj Konfederacja do tego nie była potrzebna. Pamiętam, że Kuba Kulesza wchodził z list Kukiz 15. To była też
organizacja czy ruch polityczny dość daleki od libertarianizmu, po prostu antyestablishmentowy, a libertarianie też jakoś tam są antyestablishmentowi po prostu. Ale dzisiaj, jeżeli będziemy faktycznie cisnąć na tą politykę, że już tak kolokwialnie powiem, to tam jest mały zysk. No. Jeżeli wiesz, tutaj masz bitcoiny po tej stronie społecznej, a tu masz obligacje, no to jaki to jest sens? Jeżeli masz powiedzmy jakiś tam zasób godzin do wydania, zamień to sobie na dolary, złotówki, cokolwiek. Jeżeli to zainwestujesz tutaj w te bitcoiny, no to tu jest cały czas jeszcze kurs taki, że za rok wszystko to może ci się ładnie obrócić. A w polityce jakbyśmy weszli, no dobrze, powiedzmy, że partia libertariańska w końcu by się ukonstytuowała, wejdzie ilu? Dajmy na to, że zrobią te 5%, wejdzie paru posłów, którzy właściwie co zrobią? No bardzo niewiele. Pomyślmy o tym, co zrobić, żeby nie wyszło ich 5, tylko 55, a może 155 za jakiś czas. Bo ja też, to nie jest tak, że ja nie widzę sensu takiej partii, jak najbardziej widzę, ale on musi być za jakiś czas. Taki projekt odpalony, zrobiony porządnie i zebrane muszą być podpisy, już nawet od takich banalnych rzeczy trzeba zacząć, no bo no tak, no. Każda polityka, każde przemówienie prezydenta, który nie ma, tak jak za mną tutaj są jakieś książki, tylko ma flagę, godło i tak dalej, no to się zaczyna od tego, że ktoś gdzieś kiedyś poszedł i podpisy zebrał. Zaczyna się od tego, że ktoś jeszcze wcześniej wymyślił jakiś pomysł. Prawo i Sprawiedliwość też w jakiś sposób jest środowiskiem intelektualnym, które się wykuwa jeszcze od lat 90. My to po prostu musimy nadrobić. Ja nie jestem fanem Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba im przyznać, że są skuteczni. Jakby nie byli skuteczni, to by nie rządzili. Po prostu. Nie mieliby prezydenta, nie mieliby Sejmu, nie mieliby spółek Skarbu Państwa, mediów, nie mieliby tego wszystkiego. Więc może zastanówmy się, co oni zrobili takiego, że faktycznie wyszli tak daleko. No, byli po prostu dobrze zorganizowani, a my jeszcze nie jesteśmy. Czyli co, robić to, co te organizacje robiły na początku, zanim zostały popularne, tak? Zanim zostały takie mainstreamowe. To a nie robić tego, co robią obecnie, tak? Parafrazując cytat. Tak, jak prześledzisz historię Porozumienia Centrum, to tam jest parę rzeczy takich, których libertarianie nie powinni robić. Odsyłam do choćby książek Antoniego Dudka, tam jest o tym troszeczkę, ale też w innych źródłach w internecie jest troszeczkę więcej, więc pewnych rzeczy, no cóż, robić zwyczajnie nie możemy, ale pewne rzeczy powinny być dla nas inspirujące. Na przykład to, że pomiędzy 2007 rokiem a powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy, oni przetrwali dzięki instytucjom pseudo-trzeciosektorowym niejednokrotnie, albo wprost trzeciosektorowym. Mieli swoje koła dyskusyjne, kluby, tam się wykuwała ich myśl i to też jest dobre, bo trzeba wiedzieć, kiedy dyskutować, a później wiedzieli, kiedy zacząć działać. I my to już na dobrą sprawę mamy, to znaczy budujemy sobie tą sieć, w przyszłości ona musi być większa po to, żebyśmy jej mogli użyć. Więc są tutaj jakieś wskazówki, jasne, no one po prostu, tak, trzeba obserwować tych, którym wyszło, po to, żeby kiedyś ich zrzucić z tej dominującej pozycji, to jasne. Okej. Jak właśnie byś tutaj, co byś oczekiwał od ruchu libertariańskiego w najbliższych miesiącach? Ja na przykład chciałbym zorganizować konkurs na stand-up właśnie wolnościowy, czy rap libertariański wolnościowy. Ja używam ten słowo wolnościowy, bo wolę szerszy zakres właśnie. Nie zamykam się tutaj bardziej na słowo libertarianizm, więc będę dalej używał wolnościowy. Ale coś takiego właśnie tutaj widzę, że pójść w tą stronę, zachęcić właśnie do wolności osoby kulturą. Jak byś tutaj widział, co można poprawić jeszcze w najbliższych miesiącach? Po pierwsze, twój pomysł podoba mi się nawet bardzo, dlatego że przynajmniej w Polsce wedle mojej najlepszej wiedzy jeszcze nikt tego nie robił. Za każdym razem, jak wejdziesz na jakieś nowe pole, to będziesz miał troszeczkę taką premię. To znaczy inni ludzie z ruchu zainteresują się tym, co robisz i nawet być może niektórzy ci pomogą. To jest okej. Co bym chciała, by się zmieniało, to tak naprawdę ja nie myślę, powiem ci uczciwie, nie myślę w perspektywie kilku miesięcy. Dla mnie to jest perspektywa czasowa zbyt krótka. Myślę w dekadach i nie ukrywam tego, że moje niektóre pomysły są dość wizjonerskie, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób trzeba działać. To znaczy myśleć pokolenie do przodu. Ja sam, wiesz, już wszedłem w wiek średni, co tu dużo nie mówić, mam 37 lat i teraz mam kolegów i koleżanki w ruchu, którzy teoretycznie mogliby być moimi dziećmi, po prostu, bo mają te 17-18 lat, no to jakoś tam mniej więcej się już spina. I widzę, jak wyglądał ruch libertariański kiedyś, był bardzo mały, był rachityczny, teraz jest większy, już jest mniej rachityczny i faktycznie zaczyna być widoczny. Mam takiego znajomego, jego córka jest libertarianką, on sam libertarianinem nie jest, ale powiedział mi, że
z tego, co on zauważył, w liceum jest bardzo duże poparcie właśnie dla takich idei, co prawdopodobnie jest też efektem tego, że my działaliśmy te 3-4 lata temu jakoś i dzięki temu, popatrz, no to tutaj ten nasz czas zainwestowany przyniósł akurat taki, a taki zysk. Więc ja myślę w tych kategoriach, nawet pokoleniowych. Co bym chciał poprawić, pisałem o tym w Przedsiębiorcy Idei. To znaczy wydaje mi się, że nasz ruch łatwo się zniechęca, że nasz ruch jest po prostu biedny i musi być bogatszy, także finansowo. Mhm. Musimy mieć jakieś podstawy. Często jesteśmy ruchem ludzi bardzo, bardzo młodych, co ma swoje plusy ogromne, ale ma też czasami minusy. Po prostu tacy ludzie są często bardziej narwani. To trzeba umieć wykorzystać. Oni sami muszą wiedzieć, jak to wykorzystać, bo to nie chodzi o to, że ja chcę wykorzystywać akurat ich. To absolutnie nie. Dla mnie każdy w ruchu libertariańskim jest partnerem, z którym staram się współpracować. Myślę, że cały czas nasze organizacje są po prostu troszeczkę za mało profesjonalne. Zdarzają się pewne, powiedzmy, faule na boisku, które nie wynikają ze złej woli, a z tego, że ktoś jeszcze po prostu nie bardzo wie, jak powinien współpracować, jak może współpracować. Ludzie bardzo często na przykład zadają mi jedne i te same pytania. Raz jest to oczywiście pytanie o partię polityczną, libertariańską, to już się przyzwyczaiłem, ale też czasami pytają się mnie o to, jak dotrzeć do libertarian, którzy na przykład mieszkają w Czechach, albo czy w ogóle są jacyś libertarianie w Pradze. Tymczasem ich jest tam bardzo dużo. Wystarczy wejść na Atlas Network, tam jest cała lista organizacji wolnościowych, libertariańskich, liberalnych, które działają globalnie w krajach dla nas niekiedy bardzo egzotycznych, afrykańskich, południowoamerykańskich. Ludzie po prostu nie korzystają z tej wiedzy, która już jest dostępna. Za mało czytają i nie mówię o czytaniu po raz 10 tej samej książki, tylko w nowej okładce autorstwa Mareya Rothbarda czy Ludwika von Misesa, bo to są autorzy niesamowicie ważni i ważni też dla mnie. Gdyby Mises był dla mnie nieważny, nie zrobiłbym filmu o Ludwiku von Misesie, po prostu. Gdyby Rothbard był dla mnie nieważny, nie napisałbym przedmowy, już teraz się nie pamiętam, posłowia do jego biografii, którą Stowarzyszenie Libertariańskie wydało z nowym wspaniałym holdingiem parę lat temu. Więc to są dla mnie ważni ludzie, ale wiesz co, te książki, które za mną widać, to nie są książki tylko o libertarianizmie, czy napisane tylko dla libertarian. To są książki bardzo różne. Staram się czytać rzeczy z socjologii, z antropologii kultury, z religioznawstwa, psychologii społecznej, bo wiesz co, no to jest po prostu jakiś elementarz tego, jak w ogóle społeczeństwo działa, jak ludzie myślą, czego by chcieli. Wydaje mi się, że w naszym ruchu panuje taka intelektualna dominanta wannabe ekonomisty. Nawet nie ekonomisty, bo wiedza ekonomiczna jest niesamowicie przydatna w życiu i mamy na całe szczęście ekspertów w dziedzinie tej wiedzy w naszym ruchu, ale mamy ludzi, którzy przeczytali 2-3 książki takie mniej więcej ekonomiczne, nie potrafią umiejscowić idei, które wypowiadał czy David Friedman, czy Ludwik von Mises, czy Murray Rothbard na jakimś szerszym tle. Później wchodzą do dyskusji i wydaje mi się, że pozjadali wszystkie rozumy. I ja też tutaj robię pewną samokrytykę, bo ja sam taki byłem. Ja sam taki byłem, tylko po prostu musiałem to przepracować. I teraz mogę młodszych moich kolegów ostrzec przed tym, że jak chcecie być poważni, a nie tylko memetyczni, to po prostu sorry, ale tutaj nie ma drogi na skróty. To jest tak, jak powiedział Alejandro Schaffuen. Nie ma skrótów w wojnie idei. Po prostu nie ma czegoś takiego. Jest jakieś kwantum wiedzy, które trzeba opanować. I to nie jest tak, że ty musisz wszystko wiedzieć, bo możesz wiedzieć trochę, a ja mogę wiedzieć coś innego, ale wszyscy razem musimy być w tym po prostu dobrzy. Pojedź na pierwszą lepszą libertariańską konferencję. Rzuć kamieniem, trafisz w ekonomistę. Jeżeli masz trochę szczęścia, to nie będzie to ekonomista, tylko politolog, ewentualnie jakiś kolega po prawie. Ale spróbuj znaleźć w tym całym gronie artystę, spróbuj znaleźć w tym gronie kogoś, kto po prostu jest rzemieślnikiem, ale tak się złożyło, że interesują go akurat takie idee. Spróbuj znaleźć kogoś, kto bardzo dobrze zna się na takich mocno humanistycznych tematach, typu na przykład właśnie antropologia kultury. To jest bardzo trudne i między innymi dlatego nasz ruch wygląda jak wygląda, bo jesteśmy w stanie udzielić 1001 odpowiedzi na to, jak wprowadzić standard złota albo dlaczego standard złota jest tak super ważny. Ale wiesz co, może w całym kraju znajdziemy 1 promil ludzi, dla których odpowiedzi na te pytania są ważne, bo tak naprawdę to są ważne pytania i odpowiedzi na nie też są bardzo ważne. Ale ludzi na przykład interesuje też to, co libertarianie mają do powiedzenia, jeśli chodzi o środowisko, mhm, o zanieczyszczenie. I tutaj też musimy być mocni, bo ten temat po prostu rośnie. Więc jeżeli mamy tutaj coś, to właśnie myślmy jak przedsiębiorca idei,
I chodźmy w ten temat, pokazujmy nasze rozwiązania. Nasi koledzy w innych krajach już to robią. W Wielkiej Brytanii jest organizacja libertariańskich environmentalistów, chyba to jest najlepsze słowo, której szefem jest Polak, którzy pokazują, że wolnorynkowe oparte o własność rozwiązania są dobre dla środowiska naturalnego, po prostu. Nie musimy tego tematu oddawać lewicy. No, albo mocnej prawicy. Jakub Wiech zrobił Zielony Konserwatyzm, tak? Taki książkę, dokumencik. O tym myślę, o tym właśnie myślę. To jest właśnie wychodzenie out of the box, bo to nie jest tak, że libertarianin, jeżeli już jakiś zielony temat musi się gdzieś rodzić w głowie, to musi być marihuana. My po prostu mamy kilka naszych ulubionych tematów, które interesują nas na gruncie często towarzyskim, a niekoniecznie są ciekawe dla ludzi, którzy mogliby się nami dopiero zainteresować. Takie typowo libertariańskie tematy to jest oczywiście złoto, broń, marihuana, podatki, biurokracja, krypto. To chyba tyle. No, wymieniłeś tematy, które poruszamy właśnie na Wetomedia. tak. Warto poruszyć nowe. Wiesz, poruszanie tych tematów to nie jest nic złego. To jest okej, że toczy się debata na tematy, które są ważne i ludzi interesują. Ale teraz widzisz, przychodzi do mnie na przykład ktoś, człowiek, który Jan Kowalski, który libertarianinem nie jest i mówi, wiesz co, nie interesuje mnie żaden z tych sześciu tematów, to dlaczego mam się interesować libertarianizmem? Dlaczego ja mam być libertarianinem? Dlaczego co ty robisz, to co ty napisałeś w Przedsiębiorcy Idei, dlaczego to co Wapniak nagrywa, dlaczego ma być dla mnie ważne? I wiesz, prawda jest taka, że my nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Tak. Po prostu nie mamy. Musimy mieć więcej tematów ciekawszych i dlatego właśnie musimy poszerzać nasz ruch czasami w kierunkach, które nie wydają nam się oczywiste, są dla nas trochę egzotyczne. Środowisko naturalne to jest oczywiście jedna rzecz. Tematy wojny kulturowej też jest jakiś temat dla libertarian, bo po prostu ludzi to interesuje i nas też powinno. Zbierajmy takie punkty po to, żeby mieć w jakiś sposób tych ludzi informować, docierać do nich. W przyszłości na tej podstawie będziemy w stanie budować jakieś stabilne projekty polityczne. Bo dzisiaj my jesteśmy w stanie budować projekty polityczne, ale one nie będą stabilne, co zresztą widać, po prostu szorują brzuchem po ziemi. Mnie nie interesuje wprowadzenie 5 czy 10 libertarian do Sejmu, bo dla mnie to nie jest żaden cel, po prostu. W Sejmie może być 0 libertarian. Ważne jest tak, żeby większość głosowała na naszą modłę. My jesteśmy w stanie sterować politykami, bo mamy siłę głosu, ale żebyśmy mieli tych wyborców za nami, to my musimy umieć do nich dotrzeć. Żebyśmy umieli do nich dotrzeć, musimy mieć przemyślane organizacje, które są w stanie docierać z tematami, są w stanie spinować tematy i pokazywać, że są libertariańskie rozwiązania, czy związane z environmentalizmem, czy związane z problematyką LGBT, czy związane z problematyką Polski w Unii Europejskiej, polityki międzynarodowej i tak dalej, bo takie rzeczy oczywiście są. Tylko jeżeli cały czas będziemy, wiesz, przez wszystkie przypadki odmieniali problem kryptowalut, broni i marihuany, no to efekty będą takie, jakie są teraz. Po prostu powieśmy sobie sufit wyżej, pomóżmy szczęściu. Okej, no to masz podejście takie bardzo przyszłościowe. Ja jestem właśnie zdania, że na razie trzeba się skupić na bazie, potężnej bazie. Właśnie te tematy, które ty wymieniłeś, to są dla nas bardzo ważne na weto, bo chcemy tu zbudować potężniejszą bazę takich właśnie wyborców przyszłościowych, wolnościowców, nie? A dopiero później się otwierać, bo to też jest trudny temat, bo to też, żeby zacząć mówić na przykład o zielonym libertarianizmie, to trzeba mieć po prostu wiedzę, i to za jakiś czas może się wyklaruje, ale na chwilę obecną chciałbym scentralizować to, co jest zdecentralizowane, czyli właśnie cały rozproszony ruch po różnych grupkach, forach i tak dalej, skupić wokół jednego podmiotu. I myślę, że od tego wyjdziemy i dopiero później będziemy otwierać się na inne tematy. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, to sobie muszę zapisać znowu, żeby mieć to z tyłu głowy. Tak jak wcześniej mówiłeś o tym, żeby ludzie, wolnościowcy muszą być milionerami, zarobieni, biznes i tak dalej, wtedy dopiero to przenosić dalej, to powoli wykonujemy. Więc to, co powiedziałeś o tym zielonym libertarianizmie i o LGBT i tak dalej, no to też oczywiście trzeba o tym mówić, koniecznie. Dobra, Marcin, co jeszcze znajdziemy w książce Przedsiębiorca Idei? Oprócz wątków w jakiś tam sposób autobiograficznych, no bo ciężko, aby ich nie było w książce gościa, który ten ruch jednak jakoś tam współtworzy
później o nim piszę, to znajdziemy właściwie dwie takie główne części. Jedna jest bardziej teoretyczna, a druga jest bardziej praktyczna. Co nie znaczy, że jedna jest w 100% teoretyczna, a druga jest w 100% praktyczna. Nie o to mi chodzi. Cała idea przedsiębiorcy idei polega na tym, że ja w tej książce próbuję pokazać, w jaki sposób te dwie przestrzenie da się połączyć. I właśnie tym łącznikiem i spoiwem tego ma być tytułowy już przedsiębiorca idei. Czyli ktoś, kto równie swobodnie porusza się w tematach akademickich, jak i w tematach biznesowych i potrafi wiedzę i umiejętności z jednej i drugiej przestrzeni wykorzystać, skleić to do kupy po to, żeby wyjść do ludzi z jakimś projektem i zaproponować im jakieś nowe pomysły na to, jak rzeczywistość społeczna, polityczna może być zorganizowana. Co znaczy mniej więcej tyle, że przedsiębiorca idei niekoniecznie musi być libertarianinem, oczywiście. I tutaj są przedsiębiorcy idei też konserwatywni, czy liberalni, czy socjaldemokratyczni, no ale ja używam tego oczywiście w kontekście poglądów takich, jakie ja mam, czyli poglądów libertariańskich. I teraz cały pomysł polega na tym, że na zasadzie pewnej zapożyczania elementów z tego, w jaki sposób wyglądają rzeczy w biznesie i posiadania przemyślanej wiedzy, jakiejś podstawy wziętej z uniwersytetu, proponujemy coś nowego. Tutaj ważny jest zresztą podtytuł, bo podtytuł to jest filozofia uczestnicząca dla libertarian. Ja jestem zwolennikiem uprawiania filozofii właśnie w ten sposób, to znaczy wychodzenia na agorę, na rynek i rozmawiania z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem filozofii takiej bardzo kontemplacyjnej, choć rozumiem jej gigantyczną i ogromną wartość, także dla mnie, ale ja jestem powiedzmy bardziej praktyczny niż większość moich teoretycznych kolegów, kiedy to ja uprawiam jakąś tam filozofię. Stąd też takie jest moje podejście i o tym tak naprawdę ta książka jest, o tym jak łączyć teorię z praktyką. To nie jest po prostu poradnik czy podręcznik aktywisty, wiele rzeczy jest nie do spisania po prostu. No owszem, możesz napisać książkę o tym, w jaki sposób organizować dobre eventy, ale wiesz, szczerze mówiąc, lepiej to zrobić jako stronę internetową, którą będziesz mógł poprawiać z czasem, bo tutaj dużo rzeczy po prostu się zmienia i ta wiedza często jest ulotna. Ja chciałem napisać coś pomiędzy jakimiś takimi bardzo ciężkimi, typowo teoretycznymi rzeczami, a właśnie czymś takim zupełnie poradnikowym i wyszedł mi przedsiębiorca idei. Wedle tego, co czytelnicy mówią, książka jest fajna i podoba im się, w jaki sposób jest przydatna. Mam nadzieję, że to będzie jakiś taki klasyk dla tych, którzy do tego ruchu wchodzą, którzy dopiero myślą o tym, co można zrobić z libertarianizmem, bo ja też nie ukrywam tego, starałem się napisać książkę w sposób prosty, żeby nie przesadzić z jakimś akademickim żargonem. Ja rozumiem, że można pisać trudne książki, sam takie lubię czytać, bo one są pewnym wyzwaniem, ale pomyślałem o tym, że jeżeli ja chcę kogoś do ruchu libertariańskiego zaprosić tą książką, to muszę troszeczkę obniżyć barierę wejścia. Dlatego tam niektóre rozdziały są napisane w sposób wręcz niekiedy żartobliwy, z podaniem jakichś przykładów takich, które mają być obrazowe, no bo chciałem dotrzeć do ludzi, którzy są młodsi ode mnie niekiedy już o te 20 lat i dopiero myślą o libertarianizmie jako o czymś, co może jest dla nich. Nie sądzę, żeby ich jakoś szczególnie interesowało czytanie tego, że ja się popisuję, że znam tyle, a tyle słów. No, chciałem się popisać też tym razem, że znam też słowa zupełnie takie przystępne. To jest bardzo, dla mnie to jest książka bardzo motywacyjna, wiesz, do tego, żeby działać. Dlatego nawet stworzyliśmy teraz medium społecznościowe Liberum Veto, jako forum, forum Liberty Forum, Liberum, akurat wyszło Liberum Veto. I właśnie to też wpisuje się w kanwę integracji, aktywizacji społeczności do tego, żeby się razem edukować i tworzyć tą bazę, o której wcześniej powiedziałem. I to jest też właśnie element walki w wojnie idei. Cieszę się, że mogłem pomóc. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, Marcin. Zapraszam na Liberum, wpadaj. No i powodzenia we wszystkich projektach. Jakie masz najbliższe miesiące projekty? Wiesz co, no teraz mamy tą sytuację, że zrobiliśmy już w końcu film o Ludwiku von Misesie, promujemy go tu i tam. Będzie trzeba dorobić jeszcze napisy w kolejnych językach, bo na razie są po polsku i po niemiecku, a obiecaliśmy napisy jeszcze w językach no, mniej lub bardziej egzotycznych, od ukraińskiego po chiński, więc tutaj to trzeba opanować. Mamy teraz w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości wirtualny projekt Arizona, w którym też się udzielam i uczę studentów skupionych w tym projekcie, no elementów wiedzy z okolic myśli libertariańskiej. Zupełnie niedawno skończyliśmy Polsko-Amerykańską Akademię Liderów, więc będzie się trzeba szykować do kolejnej edycji. Ta edycja była bardzo udana.
No ja mam też kilka pomysłów takich, powiedzmy, na kolejne rzeczy, które mogę napisać, na nowe sposoby dotarcia do czytelników, nie tylko czytelników, no ale to myślę, że będzie się systematycznie na wiosnę pojawiało i tutaj będę miał coś ciekawego do zaproponowania. Fantastycznie. Dziękuję Ci za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.